Dzień dobry. Przede wszystkim chcę podziękować zawodnikom, ale myślę, że w pierwszej linii, że tak powiem, naszym kibicom, naszym wspaniałym kibicom, bo to, co oni robią dla nas, to jest niesamowite. Na tą chwilę niestety nie możemy dorównać do nich poziomem i ja zrobię wszystko i ten zespół zrobi wszystko, żebyśmy jak najszybciej dawali mi jak najwięcej radości, bo po prostu na to zasługują jak nikt inny. Moi zawodnicy dzisiaj, nie powiem, że nie chcieli, na pewno bardzo chcieli, zdajemy sobie cały czas sprawę, w jakim miejscu jesteśmy w tabeli, w jakim miejscu jesteśmy tej rundy czy sezonu i naprawdę chcemy punktować, więc szanując ten remis, zdajemy sobie sprawę, że nie bardzo poprawia na nastroje. I to jest, można powiedzieć, główny komentarz do tego spotkania. Pierwsza połowa. Myślę, że dobre wejście w mecz, w miarę dobre 25-30 metrów, gdzie momentami kontrola piłki była w moim odczuciu na tyle dobra, że powinniśmy być bardziej niebezpieczni w trzeciej tercji. Za mało było według mnie takich konkretów pod polem karnym czy w polu karnym przeciwnika. Jeżeli atakowaliśmy pole karne, była to znikoma liczba zawodników i po prostu no, nie byliśmy w stanie zagrozić mocniej przeciwnikowi. Próbowaliśmy akcji w popadaniach prostopadłych, popadaniach między wahadłowych czyli i środkowych obrońców. Niemniej jednak było tego mało i to, co o czym powiedziałem później, czyli ta nasza absencja w polu karnym powodowała, że nie byliśmy tak groźni, jak chcieliśmy być. Korekta w przerwie, myśleliśmy, że będzie lepsza. Nie oszukujmy się, już w drugiej połowie nie byliśmy tak groźni. Nie kontrolowaliśmy może tak operowania piłką. I tutaj przeciwnik, gospodarz zagroził nam dwukrotnie postawy w fragmentach i finalnie też ten remis musimy jeszcze bardziej poszanować. Niemniej jednak mamy przed sobą kolejne dwa tygodnie do następnego meczu, który też będzie dla nas bardzo, bardzo ważny. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Grzewiński, Wirtualna Polska. Mam pytanie, no bo XG 0,18, tak? No fajnie, że na zero z tyłu, tylko że no z przodu to tak jak Pan mówi, konkretów nie było. I jaki był plan, żeby... No bo nie zagrawaliście praktycznie w ogóle, tam jakiś jeden strzał w Junika po kontrataku, ale to no, bardzo mało, no korona w jednej akcji ze mną dała 3 bardzo strzały. Tak, jak najbardziej. Tutaj, tak jak mówię, myślę, że wszyscy rozpoznają nasz dzisiejszy problem i rzeczywiście dzisiaj to XG na pewno nie było takie jak ostatnio, czy takie jak na pieście, a plan był taki, że chcieliśmy wyciągać półprawego bądź półlewego środkowego obrońcę przez naszą ósemkę, naszą dziesiątkę i wykorzystywać przestrzeń tworzoną właśnie w tych momentach. Tutaj atak przestrzeni naszej dziewiątki nie był wystarczający, nie był wystarczająco dobry. Byliśmy pasywni bądź zbyt szybko czy zbyt często opadaliśmy po piłkę, czego tutaj nie mieliśmy robić i na pewno to jest nasz minus, który sprawił, że nie za bardzo byliśmy groźni dla przeciwnika. Chcieliśmy bocznymi setorami również uruchamiać naszych szeroko i wysoko stojących skrzydłowych. Udawało się to kilkukrotnie, szczególnie w pierwszej połowie, ale nawet to chociażby ostatnie podanie, gdzie Miłosz Kałachur daje wsparcie Tomkowi. Raz jest cutback niedokładny, drugi raz jest dośrodkowanie zbyt krótkie, więc no tutaj nie pomagaliśmy sobie, tak jak powiedziałem, w tej trzeciej tercji z piłką, ale również tych ruchów progresywnych, ruchów ataku przestrzeni było zbyt mało. Jeszcze jedno pytanie, chodzi Pan takie 0-0 i jeden punkt, czy takie 3-3 w Gliwicach? No, efekt jest podobny, tak, ale mecz zupełnie inny. My w naszej sytuacji musimy punktować i teraz, czy to jest 3-3, czy to jest 0-0, nie chcę tego porównywać. Biorę ten punkt i przygotowujemy się do kolejnego spotkania. Dzień dobry, Paweł Stankiewicz, Dzień Niebotycki. Trenerze, ja pytanie personalne. Nie było dzisiaj z Wami w sztabie Jordana Łota. Całkowicie go już nie ma, czy to było? Bardzo dziękuję.
to pytanie do władz klubu, nie ma takiej informacji. Jeżeli nie ma więcej pytań, to mamy jeszcze jakieś? Jakub Roczek, Radio Kielce. Panie trenerze, mówi pan o tym, że chcecie punktować, chcecie wygrywać, a tymczasem w końcówce meczu wyraźnie zwalnialiście grę. Sarnawski nawet upomniany przez arbitra, żeby szybciej wznawiał. To była obawa, żeby Korona nie zdobyła bramki, czy po prostu troszkę sił brakowało? Rzeczywiście, bo mogło być takie odczucie, ale myślę, że nie za bardzo zamierzone. Tutaj Bogdan, myślę, dobrze się zachowywał, patrząc przez pryzmat mojej drużyny, gdzie rozpoznał moment, gdzie rozpędzona mocniej Korona, szczególnie po tych stałych fragmentach, nam zagrażała, więc myślę, że to bardziej była taka kontrola, próba kontroli meczu czy opóźnienia, to myślę, jest to normalne i Bogdana za to ja muszę ze zwycięstwem pochwalić.